Happy Wtorek, odcinek 53. Cześć, z tej strony Joanna Sarwa, trenerka zdrowia. Dzisiaj porozmawiamy sobie o serach, o tym, które sery warto jeść na keto, których nie i jak je wybierać. Zapraszam. Moi drodzy, pamiętajcie, że ser to nabiał, a o tym, komu nabiał może szkodzić i jakie są tego objawy, nagrywałam już wcześniej film, także jakby miejcie to z tyłu głowy. Dzisiaj nie będziemy tych kwestii rozważać, tylko mówimy o tym, jaki rzeczywiście ser najlepiej wybierać, bo ten wybór jest ogromny na rynku i jak wiecie, półki i chłodnie z nabiałem zajmują naprawdę bardzo dużo miejsca w sklepach. Ja również powiem Wam o tym nabiale, który właśnie możecie dostać w sklepie, głównie Lidl, Biedronka, to są miejsca, gdzie, z których ja sama ten nabiał, o którym Wam dzisiaj będę mówić, kupiłam. I tutaj znowu, jakość jest bardzo ważna. Jeżeli na przykład macie dojście do takiego wiejskiego sera, to na pewno będzie to zdecydowanie lepszy wybór niż ser taki produkowany przez wielkie koncerny. I na to Was uczulam. Natomiast jeżeli już jesteśmy w sklepie, to właśnie czytajmy etykiety i to dzisiaj wspólnie zrobimy. Jeżeli chodzi jeszcze o to, co znajdziemy w serze, to im krótszy skład, tym lepszy. Osoby z nietolerancją laktozy nie muszą się aż tak bardzo bać serów, ponieważ podczas fermentacji te sery po prostu tą laktozę wytracają. Dużo większym problemem u wielu osób jest tak naprawdę alergia na białka mleka, głównie na kazeinę A1. To jest białko, które właśnie zawiera się głównie w mleku krowim i dlatego nabiał krowi najczęściej uczula i jeżeli mamy alergię na kazeinę A1, to również będzie ona w serach. W serach podpuszczkowych, tych dojrzewających, jest jej mniej, ponieważ jakby zostaje ona strawiona przez podpuszczkę, natomiast wciąż ona w nich jest, więc jeżeli mamy alergię, to na pewno nie będzie to dobry wybór. I pamiętajcie też o tym, że właśnie na przykład koncerny, czyli firmy, które naprawdę dużo na tym serze zarabiają, stosują podpuszczki syntetyczne, a nie taką naturalną podpuszczkę mikrobiologiczną i tego nie zobaczymy na opakowaniu, tego nie przeczytamy na etykiecie, dlatego zdecydowanie lepiej właśnie jest po prostu samemu być świadomym tego i wybierać sery lepszej jakości. Jakie sery? Na początek weźmiemy sobie na tapetę te sery, które tej kazeiny A1 mają zdecydowanie mniej, a mają kazeinę A2, która właśnie jest mniej alergizująca i nie ma aż tak dużego działania prozapalnego, czy takiego śluzującego dla naszych jelit. Kazeina A2 jest głównie w nabiale kozim. Nabiał kozi bardzo Wam polecam. Oczywiście nie wszyscy lubią smak nabiału koziego, natomiast spróbujcie, bo taki kupiony właśnie w sklepie, na przykład ten, on wcale nie ma tak intensywnego smaku i jeżeli zobaczymy sobie na etykietę, to widzimy, że ten ser kozi jest dojrzewający minimum 3 tygodnie, to bardzo dobrze, bo sery dłużej dojrzewające będą zazwyczaj lepiej strawione przez nas i ma w składzie mleko kozie, sól i bakterie. Jest tam też, jak widzicie, substancja konserwująca, ale to jest substancja, która jest, ta mycyna jest w składzie skórki tego sera i na opakowaniu jest napisane, że ona jest niejadalna. I podobnie jak ser kozi, ser owczy również ma dobry skład, też ma kazeinę A2 zazwyczaj i będzie to lepszy wybór dla osób, które właśnie czują, że mogą gdzieś tam mieć problem z trawieniem nabiału. Ser owczy jest w dużej mierze w fecie. I jak zobaczymy sobie na fetę, to tam jest taki dziwny skrót i to on oznacza chroniona nazwa pochodzenia. Feta jest grecka. Feta ma minimum 70% mleka owczego i maksymalnie 30% mleka koziego. I teraz, jeżeli kupicie sobie taki ser typu feta, który jest 2 albo 3 razy tańszy, to tam właśnie musi być napisane, że to jest ser typu feta, ponieważ nazwa feta jest zastrzeżona. Ser typu feta będzie z mleka krowiego, natomiast jeżeli zależy nam na tym, żeby nabiał krowi wyeliminować, to właśnie szukamy prawdziwej fety. Mamy u nas w polskich górach na Podhalu owce i często wydaje nam się, że oscypek będzie świetnym wyborem.
Natomiast niestety wiem to praktycznie z pierwszej ręki, że do oscypków obecnie dodawane jest nie tylko mleko owcze, ale w dużej mierze mleko krowie, bo po prostu ono jest tańsze. Więc tutaj oscypek wcale nie gwarantuje nam tego, że on będzie owczy, także na to też zwróćcie uwagę. Natomiast według mnie nabiał kozi i nabiał owczy jest bezpieczniejszy i też nie jest produkowany na tak masową skalę. Zazwyczaj te owce, te kozy, one rzeczywiście się wypasają na łąkach. A to, co zwierzę je podczas swojego życia, wpływa na to, jakie mleko z tego zwierzęcia dostajemy. Jeżeli będziemy też mieć na przykład ser od krowy nawet, ale wypasanej na łąkach, to tam możemy mieć nawet kwas DHA, bo ona po prostu będzie żuła trawę. I jakość tego produktu końcowego, który dostajemy, jest zdecydowanie lepsza. Porównując jeszcze makro, bo to dla wielu osób jest ważne, to w ogóle najważniejsza rzecz. Nie bójmy się, jeżeli kupujemy czysty ser, bez żadnych tam dodatków, to nie bójmy się węglowodanów, bo w serach tych węglowodanów albo nie ma wcale, albo są ich naprawdę śladowe ilości. Jeżeli jesteśmy na adaptacji, to warto zwrócić uwagę na to, jaka jest proporcja białka do tłuszczu, no bo na adaptacji zależy nam na tym, żeby tego tłuszczu było jak najwięcej. Ser kozi jest dość kaloryczny, bo na 100 gramów to jest 386 kalorii i mamy ponad 30 gramów tłuszczu i 25 gramów białka. Więc ta proporcja jest całkiem niezła, tego białka jest sporo, tak? Natomiast jeżeli chodzi o fetę, to ona jest mniej kaloryczna, 276 kalorii na 100 gramów i ma 23 gramy tłuszczu, ale białka ma tylko 5 gramów, więc tutaj nawet ta proporcja, mimo tego, że jest to mniej tłusty ser, bo jest mniej kaloryczny, ale ta proporcja nawet jest lepsza pod adaptację. I pamiętaj też o tym, że bo my tak staramy się tego tłuszczu jak najwięcej dostarczyć i to dobrze. Natomiast już po adaptacji trzeba uważać, żeby po prostu z tym tłuszczem nie przesadzić. I wtedy może warto sięgać po mniej tłuste sery, bo to też nie jest tak, że będziemy cudownie chudnąć na ketozie. Nieważne, że na przykład nasze zapotrzebowanie to jest 2000 kilokalorii na dzień, my będziemy wpieprzać 5000 kilokalorii z tłuszczu. Oczywiście, że wtedy przytyjesz. Jeżeli na adaptacji totalnie po prostu też będziesz jeść tak dużo tłuszczu, to również może nie być tego efektu odchudzającego. Natomiast ja mówię, na adaptacji skupmy się na tym, żeby dostarczyć odpowiednią ilość, bo zazwyczaj tego tłuszczu jemy za mało. Także adaptacja to nie zawsze jest dobry moment na to, żeby się odchudzać od razu. Najpierw wejdźmy w ketozę, ale często też ten ubytek na wadze następuje. Natomiast to nie jest coś, na co powinniśmy w pierwszej kolejności patrzeć. Ok, idziemy do kolejnych serów. Ser cheddar. To jest ser bardzo popularny na keto. Ja tylko jak przeglądałam właśnie etykiety tych wszystkich serów, zauważyłam, że bardzo mało w tym wszystkim jest naszych polskich serów, bo cheddar na przykład ten jest kupiony w Lidlu i jest z Anglii. Skład ma bardzo dobry, bo jest to mleko, sól i kultury bakterii. Soli też na ketozie się nie boimy, bo zazwyczaj właśnie tych elektrolitów mamy za mało, więc dodatek soli akurat tutaj nam zupełnie nie przeszkadza, a wręcz działa, powiedziałabym, na korzyść. Cheddar ma bardzo dobry skład i uwaga, ma 416 kilokalorii na 100 gramów. Zobaczcie, to jest chyba najtłustszy ser z tych wszystkich, które tutaj mam i to może być plusem, ale może być też minusem, jeżeli już jesteśmy na redukcji. Tłuszcze 35, białko 25, dlatego ten cheddar jest tak popularny na keto, bo naprawdę ma dobre makro, bardzo dużo tłuszczu i ten akurat, który widzicie, ma dobry skład, bo krótki. Natomiast oczywiście trzeba uważać za każdym razem, jak patrzycie na ser, to szukacie z tyłu, czy nie ma tam jakichś kwiatków. I jak już mamy sprawdzone marki, to wiemy po prostu, po co sięgać podczas kolejnych zakupów. Tutaj takie porównanie serów żółtych. Mamy ser Gouda, czyli na taki tradycyjny nasz tutaj polski, powiedziałabym. I drugi ser Emmentaler. Emmentaler jest trochę droższy, ale zobaczcie dlaczego. W składzie Goldy mamy dodatkowo chlorek wapnia i barwnik annatto.
I ten chlorek wapnia i annatto to są dwie rzeczy, których raczej warto byłoby unikać w składzie sera. Natomiast no właśnie dzięki temu ten ser jest tańszy i to też nie jest tak, że w każdej gołdzie, że nie sprawdziłam wszystkich gołd świata, ale nie w każdym serze będzie to samo, bo to po prostu też zależy od producenta. Jeżeli chodzi o skład tych serów, to jest bardzo zbliżony, niecałe 30 gramów tłuszczu i białko, no w emmentalerze tego białka mamy więcej, bo tak naprawdę ta proporcja to jest białka do tłuszczów, to jest 1:1. Więc jeżeli sięgamy po taki ser, no to też jakby pilnujemy podczas adaptacji, żeby tego białka nie było za dużo i na przykład dodajemy sobie dodatkowe źródło tłuszczu i uwzględniamy białko z sera w naszym zapotrzebowaniu na cały dzień. Kolejny ser twardy, długo dojrzewający, bo przynajmniej 20 miesięcy, to jest grana pandano i parmezan. No i możecie zauważyć, że te sery u nas długo nie ustoją i nie uleżą, przepraszam, nie uleżą, bo już jest napoczęty. Natomiast to jest ser, który, no ja uważam, że jest po prostu przepyszny. My go dodajemy do, no nie do makaronów, tylko do ala makaronów albo keto potraw w niewielkiej ilości. On też jest tłusty, bo on ma prawie 400 kilokalorii na 100 gramów, natomiast jego jemy znacznie mniej, ja go ścieram na tarce i po prostu dodaję do potraw. Te sery długo dojrzewające będą też miały więcej białka, bo w grana padano, tym konkretnym, jest więcej białka niż tłuszczu. Natomiast jakby też pamiętajmy, że tego sera jemy mało, a zawsze ten tłuszcz możemy zbilansować innymi produktami. Na niekorzyść grana padano przemawia to, że akurat w tym jest też lizozym z jajka. On nie ma stwierdzonych negatywnych działań na nas i nie ma dopuszczalnej dziennej dawki. Natomiast ja twierdzę, że zawsze im mniej dodatków i ulepszeń zrobionych przez człowieka, tym lepiej. Rzeczywiście osoby, które mają alergię, mogą też odczuć negatywne konsekwencje spożywania większej ilości sera z tym lizozymem. Kolejny ser, mozzarella, tak polecana do pizzy na przykład. Mozzarella jest serem, który będzie miał mniejszą kalorykę. Najlepsza byłaby mozzarella nie w zalewie, która dodatkowo w czymś nie pływa. Jest ją trudniej dostać, no ja tutaj akurat Wam pokazuję taką w zalewie, ale jakby nie ma tragedii, bo jedynym dodatkiem tak naprawdę jest regulator kwasowości, czyli kwas cytrynowy, więc można z tym żyć. Ale chcę przejść do grupy serów pleśniowych. I teraz mamy sery pleśniowe z dwoma rodzajami pleśni. Jest to pleśń biała, która jest tylko jakby taką obwódką i nie wchodzi do środka sera, albo mamy pleśń tak zwaną niebieską. Ona często też bywa w innych kolorach, takich kolorach ziemi. Natomiast ona przenika do wewnątrz. I jeżeli chodzi o pleśń białą, to akurat tego sera zapomniałam kupić, ale bardzo popularnym serem jest camembert. I on fantastycznie, można sobie go zapiec na przykład w boczku na patelni albo w piekarniku, on się tak rozpływa w ustach i to po prostu bardzo lubimy jeść. Pamiętajcie, że to ma naprawdę masę tłuszczu i raz na czas fajnie, natomiast no nie ma się co objadać tymi serami. Ale jeśli chodzi o pleśń niebieską, to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ na przykład ten ser właśnie Le Bleu z francuskiego, pleśń, czyli bakterie, które jakby ten ser tworzą, które go przetwarzają, to są tak naprawdę penicyliny. A penicylina, jak pewnie wiecie, to jest też antybiotyk. I okazuje się, że te konkretne właśnie bakterie mają całkiem prozdrowotne działanie dla naszego organizmu. Mogą wręcz hamować pewien rozrost niekorzystnych dla naszego organizmu bakterii. Czyli mają takie właśnie działanie jak antybiotyk, ale taki naturalny antybiotyk. I rzeczywiście spożywane oczywiście w umiarkowanych ilościach mogą mieć bardzo fajne działanie. Pamiętajmy, że te pleśnie zazwyczaj nie są dla nas szkodliwe, ale jeżeli jesteśmy alergikami, no to tutaj również może być dużo więcej histaminy na przykład i na nią też możemy niekorzystnie reagować, no i na pewno nie podawajmy serów pleśniowych dzieciom czy kobietom w ciąży. Sery pleśniowe też mają masę tłuszczu, więc to makro, jak możecie zobaczyć, jest całkiem fajne. 31 gramów tłuszczu na 100 gram sera, no to naprawdę jest ok. No i ser mascarpone, który uwielbiamy mieszać na przykład z tłustą śmietaną i robić różnego rodzaju desery. Ser mascarpone jest, moi drodzy, przede wszystkim mega tłusty. Tak jak mówiłam, ma to swoje plusy i minusy. Ma 38 gramów tłuszczu, więc jest to rekordzista na mojej liście, ale zobaczcie, jako jeden z nielicznych ma
węglowodany. Ma 4,3 g węglowodanów brutto, no to netto nam wychodzi około 3. No wiadomo, że pewnie nie zjemy kilku opakowań serków i nie przekroczymy naszego zapotrzebowania na węgle w ciągu dnia. Natomiast warto na to zwrócić uwagę, no bo po prostu ten ser nie jest długo dojrzewający. Jest on wyprodukowany ze śmietanki. No a jak wiemy, w mleku, potem w śmietanie i tak dalej, trochę tych węglowodanów jest. I na koniec jeszcze twarogi. Twarogów jest cała masa i pamiętajmy o tym, że twaróg będzie miał mało tłuszczu, a dużo więcej białka. I jeżeli oczywiście to sobie jakoś wpasujemy w nasze makro, to będzie to ok, ale na pewno na sery twarogowe trzeba uważać. Bo zobaczcie, ten twaróg, który ja mam, to jest akurat Mlektar, uważam, że całkiem dobry lokalny tutaj u nas producent. Nawet ser tłusty, którego wiele osób się tak boi, będzie miał tłuszczu 8 gramów, a za to białka ma aż 18. Te sery twarogowe też będą miały trochę węglowodanów, natomiast mówię, to jakby te ilości to nie jest coś, na co jakoś szczególnie powinniśmy zwracać uwagę. No i tak wyglądają takie, myślę, główne sery, po które warto sięgać. Nie kupowałam Wam tutaj, bo szkoda mi kasy nawet, na jakieś produkty seropodobne, jakieś serki topione i tego typu rzeczy. To naprawdę są rzeczy mocno przetworzone, które moim zdaniem zupełnie powinny odpaść, jeżeli chodzi o nasze żywienie na co dzień. A też z tymi serami, które Wam przedstawiłam, to nie jest tak, że na śniadanie, obiad, kolację po prostu jemy ser, bo to się na pewno dobrze nie skończy. Natomiast jeżeli nie masz problemów z alergiami, jeżeli dobrze się czujesz po serze, jeżeli na przykład nie masz migrenowego bólu głowy, który często można połączyć z tym, że mamy problem z trawieniem sera, no to jak najbardziej śmiało możesz sobie od czasu do czasu po taki ser sięgnąć, doładować też w ten sposób tłuszcz na adaptacji. No ale na pewno właśnie zwracaj uwagę na pochodzenie, na to jak długi jest skład. Jeżeli możesz zaopatrzyć się jakiegoś lokalnego rolnika w taki dobry ser od szczęśliwej krówki, czy jeszcze lepiej kózki albo owieczki, to jak najbardziej po to sięgaj. I wszystko, myślę, jest dla ludzi, ale z umiarem. Dajcie znać, czy taki ranking serów Wam się podobał i czy macie jakieś pomysły na kolejne filmy, bo ja mam już ich całkiem sporo, również od Was, także będę w miarę możliwości systematycznie je realizować. Tymczasem ja Was ciepło pozdrawiam i do zobaczenia za tydzień. Cześć!